To cię tak chwalili na tej majówce, co? Ja nie wiem, nie wiem. Że cię tak fajnie karpie szły, że szczęście aż taki, że umisz podejść te karpie. Zobaczymy, to było tylko szczęście. Słuchaj, mam do ciebie propozycję. Dajesz. Pokaż mi, że wyciągniesz na każdej wodzie, której ci zaznaczę, że masz tu łowić, wyciągniesz te szkarpie, bez przygotowania, czyli nic nie nęciłeś, nie wiesz, że będziesz siedział, po prostu przyjdziesz nad wodę, popatrzysz, pomyślisz i jest ryba. Tak, tą brudkę chyba sobie teraz wyskubię, wiesz, ale podejmuję wyzwanie. Podejmuję wyzwanie, a ciekawie cię, jaka będzie woda? No, pokaż. No, chodź, ci pokażę. Przecież kurde, znamy tą wodę już bardzo dobrze. Przecież nie wezmę cię na taką wodę, co wiem, że możesz nie zapaść tego karpia, tak? Firma Ekagro, producent naturalnych przynęt wędkarskich oraz sklep Mały Rekin, internetowy i stacjonarny. Tak, słyszeliście, Marcin przyjął wyzwanie. Bardzo mnie to cieszy, bo komentarze też żeście słyszeli, jak go chwalili. Chciałem go właśnie dla was sprawdzić, wiecie, o co chodzi, nie? Czy naprawdę jest taki dobry, jak to wszyscy uważają? A jest dobry, bo widzieliście na filmach, że naprawdę duże karpie to on głównie u nas ciągnie. Tą wodę to już znacie z niejednego filmu. To woda to jest martwe ramienie Odry. Woda PZW Czeskiego Stowarzyszenia Wędkarskiego. Ja tak mówię PZW, ale to chodzi o taki skrót, powiem CZW, czyli Czeski Związek Wędkarski. Tu dzisiaj podejmiemy walkę. Ja będę łowił z boku na leszcze, płocie, karasie. A karpia też wyciągniemy na spławik, ale Marcin się podjął typowego wędkarstwa karpiowego, więc zaczynamy. Tak, spróbujemy, jedną wędkę damy na słodziutko, czyli kukurydza tutti frutti wraz z peletem morwa. Takie coś ich założymy. No i fajnie, zaczęło padać, w koło jest wesoło, cały czas jak jeździliśmy nie było ani kropelki deszczu, wyobraźcie sobie, teraz przyjechaliśmy, challenge i co? Deszcz. Dobra, spróbujemy. Przypominający kukurydzę. Pierwszy zestaw wygląda tak. Pierwszy zestaw nasz będzie lądował między konarem, co wystaje takim suchym drzewem, a drzewem we wodzie, ponieważ tam często widzieliśmy spływa pokazujące się karpie, aczkolwiek może to były te tołpygi, nie wiemy. Mogą być małe schody, ta gałązka duża, ale spróbujemy. To nie tam miało być, no. I drugi zestaw, jakby to było nie inaczej, koński włos, to co tak mi brały rybki na majówce, założymy, podbijemy drugim końskim włosem, zmieszamy dwa smaki. Zestaw drugi wygląda tak, trzy kukurydze, w tym jedna sztuczna,
No i ten zestaw będzie lądował jakieś 30 metrów od niego w prawo. W moim przypadku będzie jedna wędka spławik. Spróbuję ściągnąć leszcza i leszcza, no i dużego leszcza. W drugim przypadku zestaw gruntowy, typowo taki czeski, dwa haczyki, zanęta w koszyczku. Podbiję to pop-upem w jednym haczyku, a drugi haczyk będzie zestaw tonący. Zanęty bardzo dużo, tak jak mnie znacie, nie to. Kula, kula, kula. No, mam nadzieję, że nie zabiłem żadnej ryby kulą. A teraz szykuję drugą wędkę. A mój zestaw z kolei wygląda tak. Tutaj dałem bezpośrednio na haczyk dwie kukurydze o smaku wanilia. A tutaj podbiłem kuleczkę pop-upik i kukurydza o smaku tutti frutti. Oblepię to całe zanętą, ukryję w tym haczyki i rzut. Najważniejsze, co zapomniałem, przecież jesteśmy na Czechach, nie? Czujecie? Czosnek. Dodamy do zanęty, wymieszamy. No nie widzieliście, ale jedną wędkę przerobiłem na dwa haczyki tutaj, tak jak Dominik ma. Stwierdziłem, chociaż mały będzie cieszył i będzie fajne zadanie dla Dominika. Pyka? Czyżby? Czyżby nie. Chwyciła się rybka, co wam mam powiedzieć. I muszę wam powiedzieć, że duża. Szarpie kijem jak wściekła. O. I to tak przez przypadek? No, powiem ci szczerze, przypadek. Idę po podbierak, wiesz? Centralnie się złapał za grzbiet, no co mam powiedzieć? Centralnie za grzbiet. Patrzcie, jak się chycił. Widzisz ten haczyk? Jak się chycił? Normalnie za grzbietą.
Piękny. Może być i za grzbiet. Liczy się, liczy się. 2,5 kilo ma ten byczek. No i szybko na matę. Bardziej się złapał. Patrzcie, gdzie się złapał. Zobaczcie. Za sam grzbiet i haczyk wytrzymał, ale złapał się idealnie, nie? Haczyk już odpięty. Pierwsza zdobycz dzisiejszego dnia. Bardzo waleczna. Leszczyk, spokój. Teraz cię zmierzę. Mam tu taki metrowy colsztok. 63 cm. Brawo, ja zaprezentuję go wam. No, nie jest to karp, ale ja się nastawiałem na leszcze, więc nie mogę narzekać. Popatrzcie, jaki piękny. Marcin, tam jest taka opcja foto. Ja go zrobię tak. Uciekamy z leszczem do wody, żeby nam nie skakał, żeby się nie pokaleczył. Wpuszczę go Marcinowi na łowisko. Może złapie. Idź, leszczyku. Pięknie, jaka woda. Dawaj go na ząd, dawaj go na ząd. Kontakt z rybą był, więc zaczynamy prawdziwe wędkarstwo. Tak, zalejemy pufinki nasze czosneczkiem, bo trzeba się ratować, no. Nic nie bierze. Tonący, brzydwy. Dobra, ja, zaraz to fajnie najdzie i chytamy na to. A teraz pytacie, dlaczego je moczymy? Przede wszystkim dla aromatu, a druga sprawa to na sucho, jak założycie na haczyk, to on szybko w wodzie spadnie po prostu, taka pufinka. A jak jest namoczona, to ona się długo trzyma. Zralok, bierę ci co? Ahoj, ahoj, hoši, ahoj. Kamarady. Jak tu na českých vodách? Bere něco? Zaber byl? Nebyl. Tu máš trochę mięsa. Bo ryby zmazać dzisiaj nie bierzesz. Poczuj się jak prawdziwy mięsioś. Synki, opowiadajcie, jak tam na karpiku. Najważniejsza historia po karpiku jest taka, że przestał kurzyć. Witaj w klubie, ja też. Mimo 48 godzin, także jem de smoksa, nie dubia słonecznik. Życzcie mi dużo siły. Się głupi śmieje, nie? Bo on będzie kurzył, nie chce przestać. Jeżeli zaglądam. No, pepiczki z roboty kończą, wiesz? Do tej nie, pory. Nie, go daj pepiczki. No to są pepiczki z jednej piczki, oni tak na siebie mówią. No ale to jest brzydko. Ale tak mówią. To jak wiesz, na ludzi przyjaznych na Śląsku wydają gorole. Ale to nie, to na nich mówią. To już patne, panie Martinie. Nie, 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 wiem, bo robię z pepikami, więc wiem o co chodzi. Sami na siebie go dają? Pepiki. Tak, pepiki z jednej, pepiczki z jednej, tak, gorole. Nasza wyprawa na karpika. To już się wszystko dowiecie z filmu, także musicie w dalszym ciągu subskrybować kanał mojego rekina. W najbliższym czasie filmik będzie. No, udało nam się parę rybek tam nagrać. Parę kawałów żeśmy opowiedzieli do kamery. No, podpowiem, że 400 kg zostało przekroczone. W ciągu dwóch pierwszych dni praktycznie łowienia ponad 300, dojechaliśmy do 400. Trafiliśmy na fajny okres, bo się tarła płotka, także wszystko spod brzegów wyciągane. Zabawa znakomita, towarzystwo pierwsza klasa, jak co roku zresztą skończyliśmy tradycyjnie w restauracji na Suma. Także no, co do szczegółów nie mogę więcej zdradzić, bo mi Dominik zakazał. Musicie cały czas śledzić kanał mojego rekina. Prawda jest taką, że na chwilę obecną po 24 godzinach mamy na macie 120 kilo ryby. I są tam. A tak naprawdę z kawałami my żartowali. Godzina 9, kolejny odjazd. Teraz tak rychtyk, kończymy chytać ryby, bo już mamy tego dość. Zaczniemy go dać kawały. Gościu rano się pomylił i zamiast kawy wodą zalać, to zalał ją Red Bullem. A kapnął się dopiero na autostradzie, że auta nie ma. Karol Strasburger. A teraz odwiedzamy
największych łowców karpi, jesiotrów, leszczy i innych ryb w godzinach popołudniowych. Więc wędkarze, którzy się nałowili w nocy. A ja chciałam powiedzieć, że jestem tą nieszczęsną kobietą, która także wybrała się z nimi na rybki, i wszystkim kobietom, które mają mężów albo facetów, którzy łowią rybki, to im współczuję bardzo. Tak, jedno branie już było, którego nie zdążyliśmy nagrać. Był odjazd fajny, ale co się stało? No po prostu cienki haczyk, no cienki, słaby, bo haczyk został wyproszczony. No i przerzucone jest to, haczyk lepszy dany od tej pory nie ma, ani dźwięcia. Marcinowi się zdarzyło, że miał odjazd, ale odjazd miał cofkę tak zwaną. Podejrzewamy leszcza. Albo podejrzewamy nic. Ty jednak nie masz szczęścia, ty na tej wodzie. Nie masz normalnie nic. Ale był odjazd drugi, ale zaczyna się coś dziać. Cofka była. To nie. Niestety chyba jakaś wyrośnięta płoć. Albo płoć. Nie, mały leszczy. Też tu takie są? Jeszcze boję go dźwignąć. Leszcz? Boję go dźwignąć, to nie krąb to jest. Krąpiszą. Boję się go dźwignąć, że mi urwie zestaw, a jakiś scharatany, widzisz? Że mi zestaw urwie. No coś się zaczyna dziać, no co mam powiedzieć. Dziubią na razie małe. Od małych do dużych dojdzie. Uciekaj. Iż nie udało mi się złowić dzisiejszego karpia, choć było blisko, branie jednak było, to pozwolę sobie wyznaczyć tobie cel. A będzie to sandacz i pokażę tobie, na której wodzie.